Pierwsi pacjenci trafili do izolatorium 12 listopada. To osoby kierowane w głównej mierze przez szpital i lekarzy rodzinnych. Nasi pacjenci to w ogromnej większości ludzie młodzi. To są roczniki 71-77, tak mniej więcej średnio. Wśród pacjentów są między innymi na przykład nasi wojskowi z jednostek wojskowych, którzy wspierali w ochronę zdrowia w zakresie COVID-u i niestety część z nich uległa zakażeniu. Pobyt pacjentów w izolatorium ogranicza się do 10 dni. Taka jest wytyczna, taka jest procedura, chyba że z pacjentem oczywiście dzieje się coś innego. Na razie odpukać większość pacjentów przechodzi dość łagodnie i kończy swój pobyt w 10 dniu, czyli tak jak to jest założone. No mamy, jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, mamy również osobę bezdomną w izolatorium. No niestety ktoś musi się zająć także tymi pacjentami, którzy no nie mają możliwości jakby wsparcia. Pacjentami w izolatorium zajmuje się bezpośrednio łącznie 12 pracowników. To jest kwestia pracy zmianowej. Proszę pamiętać, że wymogi są takie, że całe 24 godziny jest nadzór zdrowotny, nadzór personelu medycznego. Są też osoby sprzątające w strefie tej zakażonej. Bardzo ważne jest również to, że nasi pracownicy, którzy w sposób bezpośredni pracują z osobami zakażonymi koronawirusem, są zdrowi. Robimy od czasu do czasu wymazy, tak aby po prostu no, wszyscy czuli się dobrze i komfortowo, w miarę oczywiście tych trudnych warunków. Każdego dnia do izolatorium przybywa średnio od 1 do 4 pacjentów. Ale także ubywają pacjenci, bo tak jak mówię, jest to 10 dni. W związku z tym mogę powiedzieć, że w tej chwili nasze izolatorium spełnia swoje powierzone zadania. Dzisiaj mamy 10 139 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W naszym województwie 457. Decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego powiatowe oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne od dzisiaj zaprzestają publikowania codziennych raportów na temat sytuacji epidemicznej na terenach przez siebie nadzorowanych. A jak wygląda sytuacja w kołobrzeskim szpitalu? W tej chwili na 42 łóżka covidowe zajęte są 33, dodatkowo 2 osoby na OIOM-ie. Najstarszy pacjent z koronawirusem ma 93 lata, najmłodszy 26.